Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was tak na szybko z takim małym haulem. Wczoraj miałam wolny dzień, więc podjechałam sobie do Pepko, które jest niedaleko mojego domu. A Pepko uwielbiam, po prostu nie wiem, ten sklep jest idealny, tam jest wszystko, można znaleźć naprawdę wszystko, wszystko, wszystko. No i ostatnio jakoś tak bardzo cenię sobie ciuchy w Pepko, które kupuję, które są oczywiście takie od dość średniego materiału i do średniej jakości, aczkolwiek są fajne, ponieważ są fajnie zrobione i są ładne, tak? Mimo że nie założę ich bardzo dużo razy, to po prostu uważam, że są ładne. Tak więc tak, trochę wyglądam tak, wiem, mało wyjściowo, o. Ponieważ zaraz lecę na siłownię i dzisiaj wyjeżdżam wieczorem do Berlina, więc mam jeszcze trochę spraw do pozałatwiania, dlatego też taka jestem nieogarnięta jeszcze. No, w każdym razie pokażę Wam teraz szybko, co kupiłam w Pepko. I tak, może zacznę właśnie od ubrań. Bardzo spodobały mi się takie, to są spodenki do spania. Co prawda nie mierzyłam ich. Wzięłam takie, one są dość duże. Aczkolwiek, nie wiem, mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Wzięłam rozmiar L, więc w sumie L nie powinny być jakieś super duże. No ale są naprawdę duże, nawet nie spojrzałam nawet. W sensie, okej, są na gumkę, ale myślę, że może nie będą złe. Kosztowały bodajże 10 zł, jak wszystko w Pepko, tanie jak barszcz. Tak, i właśnie tak wyglądają. Były jeszcze inne wzory i naprawdę uważam, że do spania super. Są z takiego, nie wiem, chyba to jest bawełna? 100% bawełna, tak. Ale są ekstra, ekstra, ekstra. I tak sobie pomyślałam, że może nawet mogę w nich chodzić w lato. Ponieważ nie są jakoś bardzo krótkie, tak? Sięgają powiedzmy do połowy uda, przez to właśnie są takie luźne. Wzięłam duże, więc i są dłuższe, więc myślę, że będzie spoko. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam w Pepko, jest spódniczka. Jest to spódniczka w kwiatki. Wygląda tak. Też jest, znaczy, jest zrobiona z takiego materiału bardzo sztucznego. Znowu jest napisane 100% bawełna, ale szczerze mówiąc, pod spodem jest coś napisane, trzymać z dala od ognia, więc nie wiem dokładnie, co o tym myśleć. Jest taki dość śliski materiał, nie wiem, nie jest to taka bawełna przyjemna w dotyku. Aczkolwiek spódnica kosztowała 25 zł, 24,99. Jest to też rozmiar L i była taka sama, tylko że czerwona. Naprawdę wygląda super, myślę, że za 25 zł no, nawet nie szkoda. Ma ten super taki wzorek kwiatki. Ja uwielbiam kwiatki, mam wszystko od kwiatki praktycznie. Tak, dalej oprócz tego kupiłam jeszcze sukienkę. Sukienka z Pepko. Czekajcie, jeszcze ją sobie zapnę. Jak ją zobaczyłam na początku, nie wyglądała jak na sukienkę z Pepko. Prezentuje się w ten sposób. Może tutaj. Tutaj mam do związania z tyłu taki pasek. O, i wygląda ona tak. Jest tak do kolana, można powiedzieć, prawie przed koleno. No i ma ten super modny kołnierzyk pod szyją. I jest kwiatki znowu. No, z tyłu ma takie dwa sznurki, którymi się związuje i wtedy odcina się ładnie pel. Tak, i tak ona wygląda. Ten kołnierzyk jest superowy, bardzo mi się podoba. I do tego z tyłu ma jeszcze takie ładne zapięcie, że tutaj jest dziurka. Jest to rozmiar 12, czyli jakaś 40 pewnie. Z tym, że no, i szczerze mówiąc, mierzyłam różne rozmiary i we wszystkich wyglądam tak samo, więc nie wiem, myślę, że ta rozmiarówka też nie jest do końca taka dokładna. I tu jest napisane 20 funtów, aczkolwiek ja ją kupiłam za 29,99. Serio, 3 dychy za taką sukienkę. No nie wiem, jest naprawdę świetna. No, tak jak mówię, materiał też nie jest zbyt taki przyjemny, bo jest taki śliski. No ale na kilka razy idealnie. Zobaczymy, może okaże się, że to jest właśnie jakiś super materiał, który po prostu trzeba wypróbować, żeby się dowiedzieć, że jest super. I jeśli chodzi o ciuchy, to jest na razie wszystko. Kupiłam te trzy rzeczy. Jak wszyscy wiedzą, Pepko też jest znane ze swojego superowego działu z kosmetykami. I kupiłam tam lakier z NYC, nie wiem, czy tak to czytać.
Kosztował mnie 4,99. Kolor jest super, mam go teraz na paznokciach. Nazywa się on Empire State Blue. No i jest super. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, co dokładnie o nim myśleć, ze względu na to, że pomalowałam wczoraj paznokcie. Oczywiście się odcisnęło na kołdrze, mimo że malowałam koło 18. Znaczy od kołdry, nie na kołdrze. No, ale już widzę, że troszkę odpryskuję. Nie wiem, ja mam po prostu chyba złe paznokcie do malowania, szczerze mówiąc. Jakimkolwiek lakierem nie malowałam, zawsze coś jest nie tak. Co prawda, oczywiście najgorzej z inglotem, tak? Bo jak maluję inglotem, to już po prostu jest dramat. Ale inne lakiery też niestety za długo nie wytrzymują u mnie na paznokciach. Kolejną rzeczą jest takie konfetti mydlane do kąpieli o zapachu truskawki. Kosztowało całe 99 groszy. Jeszcze nie wypróbowałam. Zobaczymy. Wygląda super, szczerze mówiąc. Jest takie słodkie i ma w środku brokat i te serduszka są takie piękne i kolorowe. Pasują mi do paznokci, jak widać. No, więc wypróbuję dzisiaj pewnie za złotówkę. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, jest zestaw pilniczków papierowych, ponieważ ja staram się nie używać metalowych pilniczków, bo no strasznie rozwijają się po nich paznokcie, tak? One mi się w ogóle rozwijają, a co dopiero jak używam metalowych paznokci. Za takie trzy pilniczki 3 złote i zawsze cena pepką. Tak, już jeden używałam, aczkolwiek nie ścierają tak dobrze, no. No nie, to są właśnie pilniczki za 3 złote, 3 sztuki. Więc no, tych na pewno nie polecam, ponieważ są, no nie ścierają, nie mają takich, tych, nie wiem jak to nazwać, tego pilnika takiego ostrego, tylko jest takie tylko bardzo nierówna powierzchnia tego pilniczka. No, oprócz tego kupiłam sobie radełko, bodajże tak to się nazywa. Nie wiem, ja strasznie nie lubię wycinać sobie skórek cążkami, ponieważ zawsze muszę się cała obkrwawić, potem chodzę jakbym wracała z jakiegoś inwazji zombie. Więc często używam tego urządzenia, które kosztuje też 2 złote. Złote 99 pepko. No i radełko jak radełko, pewnie starczy na 2-3 razy i będzie tempe, jak zawsze. No i bardzo lubię to, że z drugiej strony ma ten taki zędzel, którym sobie można odsuwać skórki, więc co, spoko i za 2 zeta. Bardzo dobrze. Do tego oczywiście pepko jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowany dział gospodarstwa domowego. Tam można kupić wszystko, łyżki, miski, jakieś zabawki dla dzieci, wszystko, wszystko, co sobie można wymarzyć, naprawdę tam jest, jakieś obrazy, koce, no, mydło i powidło, że tak powiem. I znalazłam coś takiego superowego, może to już nie jest kosmetyczne, ale takie 2 robaczki na patykach, one są strasznie słodkie i będą idealnie wyglądały tak, żeby sobie po prostu wbić je w kwiatki. Kupiłam je 2. Kosztowały złotówkę za sztukę, więc raczej nie przepłaciłam i są naprawdę superowe. No. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy w Pepco. No, za te wszystkie rzeczy razem zapłaciłam chyba 80 zł, więc naprawdę to nie jest drogo, przede wszystkim za te ciuchy, tak? Nie wiem, zobaczę jak one się będą sprawowały w praniu, po praniu i czy jakby ten materiał nie będzie jakoś bardzo się niszczał podczas używania, bo wiadomo, ubrania za 30, za 20, za 10 zł no pewnie nie mają dużej wytrzymałości. No, tak więc to by było na tyle i mam nadzieję, że podobał Wam się filmik i że też zajedziecie do Pepco i że coś sobie znajdziecie. Pokażę Wam się na końcu, jak wygląda robaczek w kwiatku. No przesłodkie to jest. Po prostu przesłodkie. I jeszcze jednego wbiję, tylko ten ma metkę. Są 2. Świetna sprawa. No. Więc to byłoby na tyle, dziewczyny. Do usłyszenia następnym razem. Teraz nie będę nagrywała przez kilka dni, ponieważ wyjeżdżam, wracam w niedzielę. I potem są święta, więc pewnie odezwę się dopiero w przyszłym tygodniu do Was. Zapraszam Was też na mojego bloga, gdzie postanowiłam przeprowadzić taki mały eksperyment. Jakiś czas temu dostałam kartę Benefit ode mnie z pracy i postanowiłam, zaraz tego jestem z Warszawy, więc na razie będzie tylko na terenie Warszawy, postanowiłam chodzić po różnych siłowniach w Warszawie i pisać recenzje o nich, tak? Bo wiadomo, że nie ma nic gorszego niż na przykład iść na siłownię, kupić karnet na miesiąc za 200 zł i
wejść na tą siłownię i okaże się, że tam jest, nie wiem, syf, brud, smród, niefajnie, za głośna muzyka, brudno, cokolwiek. Tak, ja przeżyłam to już nie raz, nie dwa, ponieważ jestem weteranem siłowni. Tak, i więc dlatego pomyślałam sobie, że to będzie dobry pomysł po prostu, żeby pomóc ludziom, żeby jakby wiedzieli, za co płacą od razu, tak. Bo nie zawsze jest taka możliwość, żeby wejść sobie, obejrzeć tą siłownię od środka albo wejść na taki jakiś dzień próbny. No, tak więc zapraszam Was na mojego bloga, link podam na dole w boksie i mam nadzieję, że nie wiem, spodoba Wam się ta inicjatywa. No, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!